Ulewne deszcze w Nigrze pochłonęły życie 55 osób. Niger. Ulewne deszcze 55 ofiar śmiertelnych i ponad 50 tysięcy osób bez dachu nad głową. 55 osób zginęło, a ponad 50 tysięcy straciło dach nad głową w Nigrze na skutek ulewnych deszczów, poinformowały władze tego kraju. Żywioł dotknął także stolicę Nigru, Niamey. Ulewne deszcze bywają zabójcze nawet w regionach pustynnych na północy Nigru. 12 sierpnia straciliśmy 55 istnień ludzkich, a 6064 domostwa, dające schronienie 53299 osobom, zostały zniszczone przez żywioł, komentował w radiu szef tamtejszej straży pożarnej pułkownik Bakobo Ubacar. Pomimo tego, że Niger leży w klimacie suchym, okres pomiędzy czerwcem a wrześniem jest sezonem deszczowym. Jak podaje agencja AFP, ulewne deszcze bywają zabójcze nawet w regionach pustynnych na północy kraju. Według danych ONZ, w 2020 roku powodzie w Nigrze spowodowały śmierć 73 osób i doprowadziły do kryzysu humanitarnego, w którym 2,2 milionów osób wymagało pomocy. W 2019 roku, na skutek ekstremalnych opadów śmierć poniosło 57 osób. Niger to państwo w północno-zachodniej Afryce w regionie Sahelu, bez dostępu do morza. W 1960 roku uzyskało niepodległość od Francji,